Chwała Bogu. Miło, że znaleźliście czas, żeby słuchać, żeby przyjechać. Bardzo miło, ale czy to będzie najlepszy czas dla Was? Dla mnie? Dużo zależy od serca i dużo zależy od tego, co tam się dzieje i co dzieje się w umyśle. Bo dużo ludzi dzisiaj jedzie gdzieś. Jest gdzieś. Są na Bożej ziemi. Są Bożymi stworzeniami. Ale czy ten dzień będzie im na korzyść? Czy za ten dzień, kiedy staną przed Bogiem, będą rozliczani, czy nie będą musieli ponieść wiecznego zatracenia? To jest ważne. Księga Salomona, 3 rozdział. Kaznodziei Salomona, 3 rozdział. Nie powiedziałem, no właśnie. Księga Kaznodziei Salomona, 3 rozdział. Żył ten Salomon na tej ziemi. Miał takie wielkie możliwości. Dostał od Boga tak wspaniały dar. No i właśnie już go tyle lat nie ma, tego Salomona. Ale tutaj czytamy takie słowa. Wszystko ma swój czas i każda sprawa pod niebem ma swoją porę. Jest czas rodzenia i czas umierania, jest czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasadzono, jest czas zabijania i czas leczenia, jest czas burzenia i czas budowania, jest czas płaczu i czas śmiechu, jest czas narzekania i czas pląsów, jest czas rozrzucania kamieni i czas zbierania kamieni. Jest czas pieszczot i czas wstrzymywania się od pieszczot. Jest czas szukania i czas gubienia. Jest czas przechowywania i czas odrzucania. Jest czas rozdzierania i czas zszywania. Jest czas milczenia i czas mówienia. Jest czas miłowania i czas nienawidzenia. Jest czas wojny i czas pokoju. Wszystko ma swój czas. Pisał w Starym Przymierzu Salomon. No właśnie. Pisał o różnych rzeczach. Żeby znaleźć na to wszystko czas, to brakuje często czasu. Jakby miał to wszystko zrobić. Dzięki Bogu za to, że nie musimy tego wszystkiego robić. Dzięki Bogu za to, że nie musimy tego praktykować. W tym momencie. Już nie musisz zabijać. Już nie musisz nienawidzieć. Nie musisz chodzić rozrzucać kamieni. Ale co w swoim czasie robisz? Co ja robię w swoim czasie? Jak czas wykorzystujemy? Jak wykorzystujemy? Naprawdę. Młodość w większości z nami już się zakończyła. Ta fizyczna. Duchowa. Dlaczego by nie? Dalej. Niech trwa, ale fizyczna się już zakończyła. Nie ma co się oszukiwać. Można udawać młodego i śmigać, podskakiwać i udawać, że nic nie boli, nic nie strzyka, że umysł, och, tam może być nie wiadomo jaki. Udawanie szybko się skończy. Na zgięciu w pół. Albo na tym, że znowu coś zapomniałem. Dzięki Bogu za to, że Bóg daje nam czas na to, żebyśmy mogli zbliżyć się do Niego. Najważniejsze w tym czasie, w którym żyjemy, zbliżyć się do Boga. Pójść przed Nim na oblicze i być naprawdę blisko Niego. Jest czas, teraz jest czas uniżenia. Jest czas pokory, jest czas nabierania sił. Czas tężyzny, aby Kościół był gotowy do tego, co nadchodzi. To jest teraz ten czas. Dzięki Bogu, że w Jezusie Chrystusie Bóg wyraźnie to mówi. Kto chce się wobec tego buntować, niech się buntuje. Niech rozrzuca kamienie, niech nienawidzi, niech nie trzyma pokoju. Niech robi, co chce. To jest jego czas. Ale jaki koniec przerażający będzie, kiedy ten czas mu się skończy. Nie chciałbym w rezultacie już patrzeć, jak ten człowiek odszedł z tej ziemi, co będzie dalej. Nie chciałbym na to patrzeć. Ale może to się zmienić za życia Jego. Może to się zmienić. Może mieć już dzisiaj, już teraz, może mieć czas miłowania,
Czas zbliżania się do Chrystusa. Czas bycia z Chrystusem bliżej, z każdą godziną i bliżej. Naprawdę. To jest właśnie to. Tak szybko to idzie i tak szybko to mija. Ludzie naprawdę dzisiaj starają się udowodnić, chyba sobie najbardziej, bo innym to słabo wychodzi, bo inni przecież widzą i nie są naprawdę głupcami, że to się tak nie da. Próbują udowodnić, że oni prześcigną czas, że oni wydrą od Boga dodatkowy czas, że oni pokażą Bogu, że oni będą więcej żyli niż Bóg mówi, że oni przechytrzą czas. Takimi głupcami są, naprawdę. Bóg daje ten czas, mówi, nie bądź głupcem, daje ci coś na tej ziemi. Tam w niebie Bóg zupełnie inaczej na to patrzy, ale daje tutaj na tej ziemi nam, wiedząc, że nam są dni policzone. Daje to, abyśmy mieli mądre serca. Naprawdę, mądre serca. No, jeszcze za chwilkę wrócimy do tego. 13 Rzymian. Nasz rozdział listu Pawła do Rzymian, 11 werset. Nie być głupcem i nie zmarnować życia. Nie myśleć sobie, że mam czas na wszystko. Nie masz czasu na wszystko. Nie mam ja czasu na wszystko. I mądry, wierzący człowiek to ten, który mówi, nie mam na to czasu. Nie na to, żeby być na kolanach przed Bogiem, nie na to, żeby czytać, nie na to, żeby wielbić swojego Stwórcę, tylko na te właśnie rzeczy ziemskie. Będziesz mądrzeć, kiedy będziesz przy Panu i naprawdę zobaczysz, każdy z nas zobaczy, że będziemy, powiemy coraz częściej na te rzeczy ziemskie, już nie mam czasu na to. Czas na to minął. Mam na inne rzeczy czas przed Bogiem, ale na te rzeczy już nie mam czasu. 13 rozdział, 11 werset listu Pawła do Rzymian. A to czyńcie wiedząc, że już czas, że już nadeszła pora, abyście się ze snu obudzili. Albowiem teraz bliższe jest wasze zbawienie, niż kiedy uwierzyliśmy. Jest bliższe? Obudzeni ze snu już jesteśmy? Czy jeszcze śpimy, myśląc sobie, że ale czas. Zamykamy oczy i myślimy sobie, młody, zawsze młody. Ach. Głupi sen to byłby. Bo trzeba będzie w końcu je otworzyć. A właśnie Pan otwiera nam oczy. Otwiera nam oczy, żebyśmy widzieli to, żebyśmy nie... Naprawdę, dzięki Bogu za siwe włosy. Dzięki Bogu za to, że nawet blondyni siwieją. Do mnie w pewnym momencie dziecko moje mówi, tato, ty jesteś siwy. Ja mówię, tak, blondyni też siwieją. Tylko mniej to widać. No dlatego czas, wszędzie czas. Naprawdę, to widać wszystko. Hebrajczyków, 4 rozdział, 7 werset. Dzięki Bogu za to, by wykorzystać go dobrze. Bo po to nam zostało dane Słowo Boże, abyśmy go naprawdę nie zmarnowali. Siódmy werset. Przeto znowu wyznacza pewien dzień. Dzisiaj, mówiąc przez Ducha po tak długim czasie, jest to jak to przedtem zostało powiedziane, dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Dzisiaj. Bóg, dzięki Bogu za to, że w tym czasie wyznaczył dzisiaj. Powiedział, już, teraz, dzisiaj. Do ciebie to mówię, dzisiaj jest ten czas. Nie zatwardzaj swojego serca. Nie opieraj się. Przyjdź do mnie. Zwróć się do mnie, przybliż się do mnie. Dzisiaj jest już teraz. Dzięki Bogu, że w tym czasie naszego życia Bóg wyznaczył wyraźnie to dzisiaj. Mówi, to jest teraz. To jest teraz. To jest teraz. Już masz to uczynić. Uczyń to, aby móc być szczęśliwym. Móc być szczęśliwą, naprawdę. Ale nieszczęśliwym na chwilę. Nieszczęśliwym z powodu tylko jakichś zewnętrznych czynników. Szczęśliwym teraz. I chociażby cię zamknęli w celi szczęśliwym, chociażby cię bito szczęśliwym, chociażby cię odrzucono szczęśliwym, chociażbym był sama w różnych doświadczeniach szczęśliwym. To jest właśnie szczęście, które Bóg daje dzisiaj. Przez to przebywanie dzisiaj z Nim, nie marnowanie czasu. On wprowadza nas w to i chce, żebyśmy w tym żyli.
Na koniec Księga Jozuego, 24 rozdział. Też kochanego tego brata już tyle czasu na tej ziemi nie ma. A słowa dzięki Bogu za to, że przetrwały do dzisiaj, bo Bóg o to zadbał. 24 rozdział, 15 werset. A jeśli by się wam wydawało, że źle jest służyć Panu, to wybierzcie sobie dzisiaj, komu będziecie służyć. Czy bogom, którym służyli wasi ojcowie, gdy byli za rzeką, czy też bogom amorejskim, w których ziemi teraz mieszkacie. Lecz ja i mój dom, dom mój, służyć będziemy Panu. Józue zrozumiał to. Dzisiaj wybierajcie. Ja, mój dom, będziemy służyli Panu. Ja już dzisiaj wybrałem. Ja już nie marnuję czasu. Ja nie oddam swojego życia, swojego serca tym bogom, tym bożkom. Nie. Józue mówił, ja i mój dom. Dzisiaj służyć będziemy Panu. I dalej. W nadchodzącym czasie. Nie marnujmy czasu. Naprawdę. Nie marnujmy go. Bo w tym ludzie, ludzkość, myślę, że zasłynęła najlepiej. W marnowaniu życia i czasu. W słuchaniu właśnie, w tym marnowaniu diabła. O, nie słuchajmy go nigdy więcej. Słuchajmy Boga. A Bóg mówi, wykorzystuj czas. Dni są złe. Czas został nam dany. Naprawdę, on cały czas idzie. Byśmy, wiedząc o tym, zbliżyli się naprawdę do Boga i w Nim już żyli. Nieustannie. Dzisiaj i na wieczność. Amen.